Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam na studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Przedmiotem naszego studium jest Księga Jeremiasza i tam problem kontynuacji kryzysu w Judei. Razem ze mną udział biorą Leszek, Daniel i Łukasz, a ja mam na imię Maksymilian. Proszę o modlitwę początkową. Panie nasz Boże, chcemy Tobie dziękować za to, że mamy Twoje słowo, że mamy Biblię i możemy ją otwierać. Dziękujemy Panie za Księgę Jeremiasza, którą teraz możemy studiować i wierzymy Panie Boże, że chcesz ten czas nam błogosławić i sprawić, abyśmy mogli jeszcze lepiej zrozumieć to, co chcesz nam powiedzieć przez swojego proroka. Dlatego, Panie Boże, prosimy, oczyść nasze serca i umysły na wszystkie te słowa, które są tutaj zawarte. Spraw, Panie, aby ten czas, który spędzimy wraz z Księgą Jeremiasza, był dla nas czasem błogosławionym, a także spraw, Panie, abyśmy mogli przybliżyć się do Ciebie i aby Twoje imię było uwielbione. A o to prosimy i dziękujemy przez Pana Jezusa. Amen. 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 Dotychczas studiowaliśmy Księgę Jeremiasza pod kątem samego proroka oraz kryzysu, jaki istniał w Judei, kryzysu wewnętrznego i zewnętrznego. Ale w dzisiejszym studium będziemy mówić o kontynuacji tego kryzysu i różnych jego aspektach. Prorok sam wypowiedział takie piękne słowa, co zapisane jest w jego księdze, w 9 rozdziale, wierszu 22 i 23. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja Pan uczynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nim mam upodobanie, mówi Pan. Ten fragment jest jakby wstępem do naszego studium, gdyż mówi o stanie ducha mieszkańców Judei, mieszkańców Jerozolimy, którzy od najmniejszego do największego w tym państwie, od króla aż do ostatniej osoby mieszkającym w tym mieście, odczuwali, że są bezpieczni, że skoro w tym mieście jest świątynia, Pan Bóg ich będzie chronił. I tak król myślał, że jest mądry, że jest mocny, bo ma armię, że ma wystarczające skarby, które zagwarantują mu doczesne życie, a o resztę zadba Pan Bóg. Pan Bóg jednak uważa, że te wszystkie rzeczy w momencie kryzysu są nieistotne. Mało z tego, niczego w kryzysie nie pomogą. Wtedy potrzebna jest przede wszystkim znajomość Boga, Jego miłosierdzia, Jego prawo i sprawiedliwość. Ale to wszystko może być tylko teorią, jeżeli nie jest wprowadzone w życie. Dlatego też chcielibyśmy zobaczyć jeszcze raz, na czym polegała religijność mieszkańców Jerozolimy. Tak naprawdę, na czym polegała ich religia? I to pięknie opisuje 10 rozdział Księgi Jeremiasza. Pozwolę sobie przeczytać właśnie te wersety od 1 do 15. Słuchajcie słowa tego, który Pan mówi do was, domu Izraela. Tak mówi Pan, nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich. Chociaż narody się ich lękają, gdyż bóstwa ludów są marnością, są dziełem rąk rzemieślnika,
pracującego dłutem w drzewie ściętym w lesie, które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało. Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią. Trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić. Tobie nikt nie dorówna, Panie. Jesteś wielki i wielka i wielkie jest w mocy Twoje imię. Któż by się nie bał Ciebie, Królu Narodów? Tak Tobie się to należy, gdyż wśród wszystkich mędrców narodów i wśród wszystkich ich królów nie ma takiego jak Ty. Wszyscy co do jednego są głupi i nierozumni. Niedorzecznością jest cześć oddawana drewnu. Srebro cienko sklepane, sprowadzone z Tarszyszu, a złoto z Ofiru. To dzieło rzemieślnika i rąk złotnika. Ich szata jest z błękitnej i czerwonej purpury. Wszystko to jest robota znawców. Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Od Jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść Jego groźby. Tak mówcie o nich. Bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, zginą z ziemi i spod tego nieba. On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa. Na jego głos szumią wody na niebie. On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi. On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór. Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu. Na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez czci i bez życia jego odlane bożki. Są nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą. Ten fragment z księgi Jeremiasza, którą przeczytaliśmy, mówi o takich rzeczach, które jak gdyby w naszym świecie chrześcijańskim no, nie mają jak gdyby miejsca. Przynajmniej w tej części protestanckiej chrześcijaństwa. Że nie oddajemy żadnej czci przedmiotom, które wykonał człowiek. Ale czy ostrzeżenie, które kierowane jest do tutaj przez Jeremiasza, ostrzeżenie Boga przez Jeremiasza do ludu, czy nie dotyczy również nas dzisiaj? Czy są jakieś elementy? Ja widzę wiele takich, które mogą występować w naszym życiu i zastąpić z powodzeniem te bożki, które czcili wtedy Judejczycy. Wydaje się, że Bóg generalnie potępia zjawisko bałwochwalstwa. Mówi, że jest to niejako obraza przeciwko jego majestatowi. A szczególnie każdy objaw bałwochwalstwa jest postrzegany jako złamanie no, albo pierwszego, albo drugiego przekazania. To są bardzo, bardzo poważne sprawy. No, ale jeżeli to razi Pana Boga, że takie rzeczy dzieją się na świecie, to co dopiero powiedzieć o tym, jak Jeremiasz musiał złożyć świadectwo wobec ludzi, którzy nie słuchali, że takie rzeczy dzieją się cały czas w Izraelu. Wśród tych, którzy mieli być różni, mieli mieć świadomość tego, kim jest Bóg i wyróżniać się od innych tym, że żyli tak, jak Pan Bóg im nakazuje. No, zwróćmy uwagę na to, w jakim kontekście te słowa zostały wypowiedziane. No, cała nawet tytuł tego studium to jest Kryzysu ciąg dalszy. Mhm. Czyli są trudne czasy, Judejczycy widzą zagrożenia, jakie są dookoła nich, powstają potężne królestwa, które wyciągają rękę ku nim. Mhm. No i Pan Bóg mówi, że macie się temu poddać. A oni w tych trudnych czasach jednak szukają innego rozwiązania dla siebie. Mhm. I wtedy Bóg do nich mówi,
Słuchajcie, to nie tak. Te wszystkie bożki, które czcicie, czy tudzież czcią te narody, które są obok was, one wam nie pomogą. One nie są w stanie tego uczynić. Ja mogę to zrobić. Zaufajcie mi, podążajcie moją drogą, a będziecie żyć. A inaczej poginiecie. Jednak chciałbym zwrócić uwagę tutaj bardziej na nasze współczesne czasy, jakie my możemy stawiać sobie w naszym życiu też takie bożki. No bo no, mamy też kryzys tak gospodarczy, no nie tylko kryzys ekonomiczny, ale też i kryzys też, rzekłbym, taki duchowy, moralny na świecie i mamy wiele różnych zagrożeń. No, zagrożeni jesteśmy utratą pracy, być może zagrożeni jesteśmy wpływem zniszczonego środowiska na nasze zdrowie, żywnością, którą spożywamy, całą technologią, którą stworzyli, ona też niesie ze sobą zagrożenia. I teraz, gdzie my w naszym życiu pokładamy swoją ufność? Pan Jezus swego czasu powiedział taką podał taki przykład człowieka, który martwił się, że o to, gdzie pomieści swoje bogactwa. Zwracał uwagę, myślał, pobuduję sobie, będę odpoczywał, będę korzystał z tego, co zgromadzę, a tutaj koniec, przychodzi śmierć. To... Leszku, bardzo pięknie to opisałeś, dałeś przykład z Nowego Testamentu, że był człowiek, który ufał w swoje bogactwa. Pan Bóg mówi, nie ufaj. Bogactwo, swoje umiejętności, swoje wykształcenie, swoje doświadczenie, to wszystko może zawieść w momencie kryzysu. Ale jaką zatem mamy tutaj pewną diagnozę lekarską stanu pacjenta, jakim byli Judejczycy. Ale czy na tej diagnozie pozostało, a może było jakieś lekarstwo zaproponowane? I wydaje się, że to już w 26 rozdziale o tym mowa, Księgi Jeremiasza, a także w innych tekstach biblijnych, o których zapewne Łukasz nas chętnie pouczy. Tak, zacznijmy od Księgi Jeremiasza, 26 rozdział i tam wiersz od 1 po 6. Może zacznijmy od drugiego. Myślę, że to wystarczy. Tak mówi Pan, stań na podwórzu świątyni Pana i powiedz do wszystkich miast judzkich, do tych, którzy przychodzą, aby oddać pokłon w świątyni Pana. Wszystkie słowa, które poleciłem ci mówić do nich, nic nie ujmuj. Może usłuchają i zawrócą, każdy ze swojej złej drogi, a ja pożałuję zła, które zamyślam sprowadzić na nich z powodu złych ich uczynków. Powiesz im więc, tak mówi Pan, jeżeli mnie nie usłuchacie i nie będziecie postępowali według mojego zakonu, który wam dałem, jeżeli nie usłuchacie słów moich sług, proroków, których posyłam do was nieustannie i gorliwie, wy jednak nie słuchacie, to uczynię z tym domem jak Sylo, a to miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. Ciekawe jest to, że w tym miejscu Pan Bóg przez Jeremiasza składa takie poselstwo oparte na warunku. Mówi, jeżeli nie posłuchacie, albo innymi słowy, jeżeli posłuchacie, szansa jest, że pożałuję zła, które postanowiłem, które przygotowałem na Izrael. Panu Bogu nie sprawia przyjemność to, że musi sprowadzać na swój lud konsekwencje ich postępowania. Ciekawe jest to, że przez właściwie cały Stary Testament, zresztą Nowy też, przewija się coś, o czym w tym miejscu, w tym tekście też przekonuje właśnie Jeremiasz, a mianowicie wezwanie do tego, żeby człowiek zatrzymał się na moment, popatrzył na samego siebie i zdał sobie sprawę z tego, kim tak naprawdę jest. Tak? Kim tak naprawdę jest. Popatrzmy jeszcze może na dwa teksty. To jest druga księga Kronik i tam 6:37 po 39. I wzięliby to sobie do serca w ziemi, do której zostali uprowadzeni i nawróciliby się
i błagaliby Ciebie w ziemi, do której zostali uprowadzeni, mówiąc: zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy i staliśmy się bezbożnymi, i nawróciliby się do Ciebie z całego swego serca i z całej swojej duszy w ziemi, do której zostali uprowadzeni, i modliliby się zwróceni w stronę swojej ziemi, którą dałeś ich ojcom, i miasta, które wybrałeś, i przybytku, który zbudowałem dla Twego imienia. Ty racz wysłuchać z niebios, z miejsca, gdzie mieszkasz, ich modlitwy, ich błagania, i uznać ich prawo i odpuścić Twemu ludowi to, czym zgrzeszyli przeciwko Tobie. Dziękuję bardzo. I drugi tekst to Dzieje Apostolskie 17:30. Bardzo proszę o odczytanie. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Widać, że niezwykle ważnym elementem tego doświadczenia z Panem Bogiem jest uzyskanie świadomości swojego duchowego stanu. I największy problem jest taki, to szczególnie widać w 26 rozdziale Księgi Jeremiasza, że Jeremiasz kieruje te słowa do tych, którzy z różnych miejsc idą do świątyni. Idą do świątyni po to, żeby złożyć Panu Bogu ofiary, a więc czynią te właściwe duchowe powinności. I można by powiedzieć, że wszystko z nimi jest w porządku. Okazuje się, że Pan Bóg mówi, że to właśnie tych, którzy idą do świątyni, trzeba uświadomić, jakie są ich problemy. To wezwanie do skruchy, czyli do spojrzenia na swoje własne postępowanie, swoje własne ja, wejrzenie z większego dystansu na to, kim się jest, jest w tym miejscu rzeczywiście bardzo potrzebnym doświadczeniem, żeby móc dostrzec kontrast między sobą a Panem Bogiem i żeby móc zobaczyć, że tak naprawdę człowiek jest słaby i grzeszny. Natomiast Jezus, tak, jest doskonały. Nie da się dostrzec doskonałości Jezusa, dopóki człowiek widzi w sobie całkiem niezłą sprawiedliwość. I bałwochwalstwo to był tylko jeden z grzechów, który był powszechny wtedy w Izraelu. Były też inne grzechy, ale zwykle grzechy albo ukryte, albo nie do końca uświadomione. Pan Bóg powiedział, jeżeli macie dawać świadectwo o tym, kim jesteście, nie możecie tego ukrywać. Nie możecie udawać, nie możecie milczeć. Nawet jeżeli nie macie świadomości, to i tak was do końca nie usprawiedliwia, bo otrzymaliście ode mnie pouczenie. Wy jako lud wybrany wiecie, na czym polega posłuszeństwo, a więc nie możecie tak żyć. I jest ten element takiego nawrócenia, gdzie czy to jest Stary czy Nowy Testament, Pan Bóg mówi: spójrz na siebie uczciwie. Zobacz, kim jesteś. Następnie spójrz na Pana Boga. Zobacz, jaki On jest sprawiedliwy i ile potrzebujesz od Niego, żebyś mógł o sobie w ogóle pomyśleć o tym, że zasługujesz na cokolwiek. A następnie, co się chyba wydaje bardzo logiczne, chociaż nie wszyscy chrześcijanie chcą się z tym zgodzić. Ten trzeci wniosek polega na tym, że jeżeli już poznałeś swój stan, jeżeli poznałeś stan Boga jako jedynego możliwego dawcy twojej sprawiedliwości, to też odwróć się raz na zawsze od swoich grzechów. I ten sam motyw, czy w Starym, czy w Nowym Testamencie się przewija, w Nowym nieco bardziej dokładnie, bo mamy i Jezusa, też mamy całą naukę o łasce, ale żeby zrozumieć ten dar łaski, to człowiek też powinien chcieć zostawić wszystko to, co jest złe. I to te takie trzy elementy są niezbędne do otrzymania zbawienia. Łukaszu, ale przeczytałeś i bardzo ładnie nawiązałeś do tej kontynuacji między Starym a Nowym Testamentem, ale jest jeszcze taki jeden drobiazg, który być może jest niezauważany, że w polskim przekładzie użyte są dwa słowa: nawrócić się albo odwrócić. Jak sądzisz, czy jest jakaś różnica znaczeniowa pomiędzy tymi słowami? Problem polega na tym, że dla wielu osób nawrócić się nie oznacza zawsze odwrócić się. To znaczy, nawrócić się to po prostu przyjąć, że jest Jezus, jak często lubimy mówić, Jezus jest tym
osobistym Zbawicielem, czyli że jest tym, który odpuszcza moje grzechy, a skoro odpuszcza moje grzechy, no to właściwie na tym się kończy cała sprawa. Tymczasem Biblia uczy bardzo konsekwentnie, chociaż może nie wszystkie słowa są zawsze bardzo dokładnie dobrze dane, ale Biblia uczy konsekwentnie, że zjawisko nawrócenia ma w sobie właśnie kilka elementów. Jedno to jest uczciwość wobec samego siebie, dwa, poddanie i prośba wobec Boga i trzy, wreszcie, to jest odwrócenie się całkowicie od tego, co było do tej pory. Jeżeli coś było złego, jeżeli to sprowadziło na nas stan bytu bez Boga, to jest nam potrzebny przynajmniej chęć, aspiracja do tego, żeby tak nie postępować. I o to właśnie chodzi. Na tym polega to w całości, to nawrócenie. Oczywiście wiadomo, że tam jest Jezus, ale obecność Jezusa powinna prowadzić do pewnych zmian. I tak też rozumiem poselstwo Jeremiasza, bo przecież poselstwo Ewangelii, czy to Stary, czy Nowy Testament, jest w gruncie rzeczy dokładnie takie samo. Dziękuję, chociaż moim zdaniem jest jednak pewna niewielka różnica pomiędzy tymi dwoma słowami. O właśnie, Daniel? Ja tę różnicę dostrzegam mniej więcej na taki sposób, że kiedy dochodzimy do pewnego momentu w naszym życiu, gdy spotykamy się z Chrystusem, to wtedy zawracamy z naszej złej, grzesznej drogi, idziemy w drugim kierunku, ale nie odwracamy się od naszego grzechu. Co mam na myśli? Na podstawie własnego doświadczenia i myślę, że wy tak samo na podstawie swojego możecie powiedzieć, że nieraz próbowaliśmy iść do Pana Boga, mając ze sobą swoje tak zwane ziemskie, światowe upodobania. Idziemy z tym naszym grzechem za Pan brat i mówimy, że my idziemy tak naprawdę w stronę Pana Boga. Więc ja to w ten sposób widzę, że możemy zawrócić, ale niekoniecznie odwrócić się od naszego grzechu i próbować go ciągnąć dalej w swoją stronę. Jednakże uważam, że Biblia mówi: odwróć się od czegoś albo zawróć z tej złej drogi, oznacza tyle, żebyś się odciął od tego i nawet na to nie patrzył i nie, żeby cię tam nie ciągnęło. Po prostu chodź w zupełnie inną stronę i zajmij się innymi rzeczami, lepszymi. Tamte zostaw. Ja bym widział troszeczkę inną różnicę w tym, dlatego że generalnie te słowa są bliskoznaczne i de facto oznaczają to samo. Z tym, że nawrócić się odbieramy to przynajmniej obecnie, nie wiem jak kiedyś, kiedy to słowo powstawało, jak jest źródło słów. Jakie jest źródło słów tego słowa, ale nawrócić się jest to w sensie duchowym. Natomiast odwrócić się to jest po prostu fizycznie odwracam się od, jeżeli coś czyniłem złego, nie czynię tego. Czyli rozumiem, że ty proponujesz, że nawrócenie jest pewną przemianą umysłową, intelektualną, emocjonalną, tak. A odwrócenie jest faktyczną przemianą w postępowaniu, tak? Tak, dokładnie tak. Rozumiem. Dobrze, to ciekawe. Ale wydaje się, że Jeremiasz takimi niuansami się nie zajmował. On raczej zajmował się problemami, jakie miał ze swoimi współziomkami. I ci, od króla poczynając, na zwykłym obywatelu, raczej nie byli zbyt przychylni do niego. Co nam sprawozdanie biblijne 26 rozdziału Księgi Jeremiasza podaje? Kiedy patrzymy na 26 rozdział Księgi Jeremiasza, ja widzę fantastycznego Boga w tym miejscu. Kiedy czytamy sobie z drugiej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 20, z przykazań słowa, tutaj czytam od wersetu 3 i dalej. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Tyle wystarczy. Tu jest powiedziane, że Pan Bóg jest zazdrosny. On chce być Bogiem tych, których wyprowadził z ziemi egipskiej. Tych,
którzy mogli go doświadczyć. I tutaj w 26 rozdziale Księgi Jeremiasza, to co czytał Łukasz, wersety od 1 do 6, Pan Bóg mówi do Jeremiasza: Jeremiaszu, idź, no mów do nich, może usłuchają, może zawrócą, jak jest napisane tutaj w 3 wersecie. Każdy ze swojej złej drogi, a ja pożałuję zła. Ja jestem Bogiem zazdrosnym. Oni niech nie idą do tych sztucznych bogów z drewna, ze złota, ze srebra, o których czytaliśmy także w rozdziale 10. Pan Bóg jest zazdrosny, pomimo tego, że Izrael jest w grzechu, pragnie znowu być ich Bogiem. Bóg, który mówi, karą za grzech jest śmierć. On mówi, ja jestem zazdrosny, ja chcę o ciebie walczyć. To jest dla mnie bardzo ciekawe. I dlatego, kiedy czytamy w 26 rozdziale tej samej księgi wersety 10 i 11, może przeczytajmy je. A gdy książęta judzcy usłyszeli o tym wydarzeniu, wyszli z pałacu królewskiego do domu Pana i zasiedli u wejścia do nowej bramy domu Pańskiego. Wtedy kapłani i prorocy tak rzekli do książąt i do całego ludu. Człowiek ten zasłużył na karę śmierci, bo prorokował przeciwko temu miastu, jak słyszeliście na własne uszy. Dziękuję za przeczytanie tego sprawozdania. Leszku, jak myślisz, to oskarżenie jaki miało charakter? Kryminalny czy polityczny? No, odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście było to polityczne oskarżenie, bo Jeremiasz żadnego przestępstwa nie popełnił, jedynie wypowiedział słowa przeciwko Judzie. To, co mu Pan Bóg mu rozkazał powiedzieć. To przesłanie, które miał Jeremiasz wobec Izraela, rzeczywiście budzi grozę. Rzadko się zdarza, żeby Pan Bóg wypowiadał przez usta proroka słowa, szczególnie w drugiej części księgi Jeremiasza. Ten motyw się pojawia: wyjdźcie poza mur, zostawcie to. Jak wyjdziecie, to ja wam będę błogosławił. Poddajcie się najeźdźcom chaldejskim. Wiadomo, że to jest Babilon, więc właściwie wszystko to, co najgorsze. Ale okazuje się, że Pan Bóg w pewnym momencie podjął decyzję i powiedział: dalej już nie. Ja was inaczej nie oczyszczę, jak tylko przez wielki kryzys, który was wyciągnie. Zresztą jak możesz, zapowiadał i Salomon też, wyciągnie was na zewnątrz i tam was będzie uczył. I czasami tak po prostu jest. Proszę. Kontynuujmy sytuację samego Jeremiasza. Mhm. Tutaj Jeremiasz na wezwanie Pana Boga wychodzi i nawołuje ten lud. Słuchajcie, stanie się tak i tak i tak, tak? Nawróćcie się. Pan Bóg wzywa do skruchy, a ten lud w swojej dumie, czy może nawet my, odbierzmy to może też do siebie, mówimy, jak to, my? Do skruchy? No nie, niemożliwe, no przecież my jesteśmy ludem Pana, tak? Dlatego w 11 wersecie czytamy, tak? Wtedy kapłani i prorocy tak rzekli do książąt i do całego ludu. Człowiek ten zasłużył na karę śmierci, bo prorokował przeciwko temu miastu. A jakże często my czasami mamy zbyt duże mniemanie o sobie. Jak dużo o sobie myślimy, że jesteśmy tacy dobrzy, wypełniamy zakon Pana Boga, a może myślimy, że jesteśmy wzorowymi chrześcijanami i idziemy w tej pysze i nie zwracamy uwagi na to, że Pan Bóg właśnie dotyka naszego serca. Jeremiasz, on musiał mieć naprawdę bardzo dużo odwagi, że wyszedł i mówił to tym ludziom i w obliczu tych słów, no, jak znamy historię, nie uląkł się. Czyli nie wystraszył się tego oskarżenia, tak? Dokładnie. A może nie było sensu się czegokolwiek bać? Otóż podobne oszczerzenie kieruje na przykład Jonasz do Niniwy. I tam reakcja ludzi jaka jest? Oni się nawracają. Dokładnie. Przychodzi zupełnie ktoś z zewnątrz, obcy, mówi im, że coś strasznego się stanie tutaj, jeżeli się nie nawrócą i ci się nawracają. A tutaj mamy lud Pana, przychodzi do nich prorok, mówi, że stanie się rzecz straszna, jeżeli się nie odwrócą od tego, co czynią, a oni uważają, że jest wszystko w porządku. Że on tutaj, że to w zasadzie on wymusza jak gdyby na Panu Bogu, modli się o to czy coś w ten sposób, że wymusza na Panu Bogu, żeby ich spotkała kara. Że jest niebezpieczny, a aż chcą go zabić. To jest po prostu niesamowite. Też zwracam uwagę na to, że jak to jest? Wszystkie szychy, czyli przywódcy narodu, kapłani, prorocy oraz cały lud
jest przeciwko Jeremiaszowi. Jak to jest, że ogół, praktycznie prawie, że wszyscy mogą się mylić, a tylko Jeremiasz tutaj wypowiada prawdziwe słowa? Proszę. Jakże łatwo jest nam, ludziom, słuchać takich przyjemnych, miłych rzeczy, prawda? Mhm. Lubimy pochwały, lubimy mówić, że jesteśmy dobrzy, że coś nam wychodzi, że ciężko spotkać drugą taką osobę jak my. Zgodzicie się ze mną? Jak łatwo z drugiej strony jest obrazić się na kogoś, gdy mówi nam, słuchaj, to nie było najlepsze z twojej strony. Tutaj zawaliłeś, tutaj nie jesteś w porządku. Mhm. Tak? I wtedy najlepiej, znaczy najłatwiej powiedzieć kilka słów za dużo, albo w ogóle stanąć w opozycji do tego kogoś, choć ten ktoś ma rację i mówi dobrze, tak? Chcę, abyśmy my zmienili swój opłakany stan, no a my wtedy mówimy, nie, ja już z tobą nie chcę rozmawiać. Według mnie to powinieneś w ogóle iść sobie i ja nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. I dokładnie mniej więcej w takiej sytuacji znajduje się Jeremiasz, tak? Chcieli pozbawić go życia. No i udało im się to? Nie udało im się to. Może przeczytajmy wersety z 26 rozdziału Księgi Jeremiasza od 13 po 15. Może poproszę Leszka do przeczytania? Teraz więc poprawcie swoje postępowanie i swoje uczynki i słuchajcie głosu Pana, swojego Boga, a Pan pożałuje zła, które wam zapowiedział. Ja zaś jestem oto waszym ręką, uczyńcie ze mną, co uważacie za dobre i słuszne. Tylko wiedzcie dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, ściągniecie krew niewinną na siebie i na to miasto, i na jego mieszkańców, gdyż zaprawdę posłał mnie Pan do was, abym wszystkie te słowa mówił do waszych uszu. Wtedy odpowiedzieli książęta i cały lud kapłanom i prorokom. Ten człowiek nie zasługuje na karę śmierci, bo przemawiał do nas w imieniu Pana naszego Boga. Powstali też mężowie spośród starszych kraju i tak rzekli do całego zgromadzenia ludu. Michaasz z Moreszet prorokował w czasach Hiskijasza, króla judzkiego, i rzekł do całego ludu judzkiego tak. Tak mówi Pan zastępów. Syjon będzie zorany jak pole. Jeruzalem zamieni się w gruzy, a góra domu pańskiego w lesiste wzgórza. Czy Hiskijasz, król judzki i cała Juda kazali go zabić? Czy nie uląkł się Pana, nie przebłagał oblicza Pana tak, że Pan pożałował zła, które im zapowiedział? A my mamy obciążać siebie tak wielką zbrodnią? A był również mąż, który prorokował w imieniu Pana, Uriasz, syn Semejasza, z Kirat Jearim. Ten prorokował o tym mieście i o tej ziemi dokładnie to samo, co Jeremiasz. A zatem widzimy, że sytuacja Jeremiasza jest nie do pozazdroszczenia, gdyż grozi mu kara śmierci. Czy było coś, co sprawiło, że on miał nadzieję, że on miał taką odwagę, taką siłę, że Pan Bóg będzie interweniował? Proszę. No, są dowody z Księgi Jeremiasza, że to poselstwo, które mu Pan Bóg dał, było dla niego ciężkim poselstwem. Są nawet takie wyznania, ja już nawet nie mówię o lamentacjach, o trenach jeremiaszowych, które są straszne, jako to takie duchowe przeżycie, ale są miejsca, gdzie mówi wprost, gdybym wiedział, że to powołanie będzie tak ciężkie, to bym go nie przyjął. Ale wtedy otrzymuję od Boga pocieszenie, nie przejmuj się, wstań, idź. I 15 rozdział mówi o tym, że będziesz czynił dokładnie to samo, co ci dałem na początku. Więc Pan Bóg mówi, że mimo, że to jest trudne doświadczenie, to jednak ono ma jakiś głębszy sens. No, w tym miejscu prorok jest po prostu takim posłańcem Pana, nawet troszeczkę takim sługą, który sam jak żołnierz nie jest od tego, żeby mówić sam, co mu się podoba, a co nie, tylko jest od tego, żeby wykonać dzieło i z ustami pańskimi. Natomiast jeszcze chciałem jedną rzecz tutaj skomentować,
Ciekawe jest to, że czym lepiej się człowiek czuje, czym lepiej zna Pana Boga, tym bardziej sądzi, że jego drogi są sprawiedliwe. To, co odróżniało, to, co Leszek wspominał, tą różnicę pomiędzy Niniwą a Jerozolimą, właściwie ona polega na tym, że Izraelici mieli znacznie większą wiedzę o Bogu. Bóg ich pobłogosławił tym, że wiedzieli o tym, kim ten Bóg jest. Tam nawet jeden z psalmów mówi, że otrzymali prawa, a inni tego nie otrzymali. I to wystarczyło, żeby niestety uznać, że jesteśmy lepsi od tych, którzy są w Niniwie, więc nie musimy tego robić. I ten sam obraz podtrzymują inni prorocy, którzy mówią, wszystko będzie w porządku, nie martwcie się, jesteśmy sprawiedliwi. Okazuje się jednak, że to nie było takie trudne. Jeżeli ktoś chciał służyć Panu Bogu, Jeremiasz nie był sam, był inny prorok, Uriasz, który przynajmniej na początku, dopóki się nie wystraszył i nie uciekł, sprawował to samo poselstwo, co Jeremiasz. I mówił dokładnie te same trudne słowa. Pan Bóg powiedział, jak chcecie uratować, to dla mnie to jest poważna sprawa. I nawet jeżeli będziesz musiał cierpieć, żebym cię musiał uratować, to będziesz cierpieć. Ale pamiętaj, że wszystko zależy od tego, co zrobisz teraz. Dwie myśli, postaram się krótko. Czy Jeremiasz się bał, czy było mu z tym źle? Popatrzmy jeszcze raz na pierwszy rozdział tej księgi i tutaj wersety od 5 i dalej. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię. Na proroka narodów przeznaczyłem cię. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkaże. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Myślę, że wtedy właśnie Jeremiasz sobie uświadomił tą biblijną prawdę. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Dlatego też od rozdziału 1 po 26 już widzimy tę odwagę w Jeremiaszu, że idzie i głosi to, co Pan Bóg włożył w jego usta. I on mówi, słuchajcie, jeżeli mnie zabijecie, to ściągnijcie niewinną krew na siebie. On nie mówi, ja nie chcę być zabity. On nie idzie na kompromis. On mówi, jeśli mnie zabijecie. On już się pogodził z tym, że jest sługą Pana Boga i on się pogodził z tym, że różne mogą być jego losy. No i druga myśl jest taka, że na podstawie tej historii Jeremiasza widzimy, że Pan Bóg prowadzi swój lud. Pan Bóg Jeremiasza poprowadził. Tak? On, no, przynajmniej nie spotkała go śmierć z ręki tych, którzy na niego nastawali. Ale to nie znaczy, że Pan Bóg wszystkich chce ratować w ten sam sposób, że dla wszystkich ma to samo przygotowane. To nie znaczy, że taki sam ratunek od Pana Boga jest dla nas dzisiaj dostępny, jak dla tych, którzy zostali w Księdze Daniela wrzuceni do pieca ognistego. Pan Bóg może dać inne rozwiązania. Być może czasami da nam dar, by przyjąć śmierć z ludzkiej ręki. Ale chciałbym właśnie podkreślić to, że słudzy Pana Boga są przez Niego prowadzeni. Dlatego mogą iść śmiało i odważnie do przodu z poselstwem od Pana Boga. Dziękuję, Danielu, że właściwie to Ty podsumowałeś tą studium. Bo rzeczywiście to Jeremiasz jest bohaterem naszego studium, ale także obok niego są mieszkańcy Jerozolimy. Ci, którzy są bardziej wykształceni, mniej wykształceni, ci, którzy mają większą znajomość Pisma Świętego, historii Izraela. I dziękujemy Bogu za to sprawozdanie. Ale na tym ono się nie kończy, dlatego że w kolejnym studium, które będzie poświęcone reformie Jozjasza, będziemy mogli kontynuować właśnie te treści, na co bardzo serdecznie zapraszam. A teraz zakończymy nasze spotkanie modlitwą. Dobry Boże i Ojcze, który jesteś naszym Stworzycielem, naszym Panem, dziękujemy Ci za to, że zostawiłeś nam te przykłady, abyśmy mogli się z nich uczyć, abyśmy mogli rozmyślać o tym, jak nasze życie wygląda, czy potrzebujemy zmian, ale na pewno mówię o tym, że potrzebujemy Ciebie każdego dnia. I
bycia szczerym, kiedy przychodzisz do nas i otwartym, kiedy przychodzisz do nas z poselstwem. A także jeżeli posyłasz nas gdzieś, abyśmy byli pełni zaufania do Ciebie, że Ty będziesz prowadził, kierował i dasz rozwiązanie, choćbyśmy nie widzieli tego rozwiązania, to Ty je przygotujesz. Jesteśmy Ci za to wszystko wdzięczni. Pragniemy Ci podziękować za Twoje prowadzenie i za to słowo, które mogliśmy studiować. Miej nas w swojej opiece na dalsze chwile naszego życia i prowadź przez życie. W imieniu Jezusa o to proszę. Amen. Amen. Thank you.